ciekawe zjawisko. Tutaj mamy sok z brzoskwiń konserwowych. I tutaj mamy zwykły kompot owocowy. Więc wlewamy na początku ten sok. Nie za dużo, nie za mało. Sam raz. I dolewamy tego kompotu. I obserwujemy, co się dzieje. A porównania tutaj mam ten kompot. I ten kompot zmienia nam barwę. Tutaj mamy dla porównania, jak już stał pewien czas. Na żywo wygląda jak denaturat. Oczywiście nie wiem, dlaczego jest taka reakcja. No ale może czemuś tak jest. I ten powoli też zmienia swój kolor. O, już prawie już zmienił na kolor denaturatu. A będzie jeszcze taki ciemny jak ten. Oto nektar. Smakuje dobrze. Próbowałem już wcześniej. Chciałem się z wami podzielić taką oto filmikiem.